Cześć Małgorzata, cieszę się, że zadałaś pytanie 104. W tej edycji pytań, kto pyta mniej błądzi. Mam nadzieję, że już znalazłaś odpowiedź, bo to dosyć dawno to pytanie zadałaś i widzę, że tutaj no, nie masz żadnej odpowiedzi. O, no to fajnie, to będę mógł coś tutaj ci jednak odpowiedzieć. 2 kwietnia zadawałaś takie pytanie. I do dzisiaj właściwie nie ma odpowiedzi. Pojawił się tylko jeszcze wpis, komentarz Wojtka, który też pisze, że ma ten sam problem. A problem zdefiniowałeś w ten sposób. Rzuciłaś podcast do iTunes poprzez iTunes Connect, czekałaś 2 dni na autoryzację i zmienił się status na Active. No gratuluję, czyli wszystko jest dobrze, ale podcastu w iTunes wyszukać się nie da. Czy jeszcze coś powinnam zrobić? Ja nie sądzę, żeby coś więcej trzeba było robić. Myślę, że już powinien być w tej chwili, prawda? Ten podcast w iTunes i można go już wyszukać. No, czasem tak się dzieje, że po prostu to dłużej trwa. Natomiast to drugie pytanie, które tutaj jest, no musisz poczekać i myślę, że to się po prostu samo pojawi. Natomiast drugie pytanie Wojtka, że mają też ten problem, że iTunes coś namieszał, nie wyświetla się, wyświetla się tylko jeden odcinek, podczas gdy na innych platformach jest ich 10. Tutaj może być też problem z tym, że iTunes jest bardzo wrażliwy na przykład na polskie znaki w nazwie pliku, który jest MP3. I nazwa pliku MP3, jeśli zawiera polskie znaki albo spacje, no to iTunes go nie przeczyta, więc trzeba zwrócić na to uwagę. Oczywiście wszystkie platformy, czyli Spreaker, Libsyn i te inne, sobie świetnie z tym radzą, bo zamieniają te znaki, nadają swoje nazwy po prostu bez żadnych polskich znaków i bez spacji. Natomiast jeśli robisz to sam, no to być może tutaj właśnie jest gdzieś problem się pojawia, jakieś polskie znaki po prostu nie są czytane przez iTunes Connect i dlatego ten problem w ten sposób się ujawnia, że te odcinki są niewidoczne.